Konferansjer Łukasz Juras Jurkowski, prywatnie zawodnik MMA, trener, komentator, no człowiek orkiestra. Po gali Igrzyska Noc Gladiatorów. Łukasz, no nie pierwszy raz tutaj jesteś, bardzo ciepło przyjęty przez fanów, tutaj cały czas gdzieś tam wchodzili w interakcję z tobą. No widać, że cię lubią, tak? I ty też chyba lubisz tu przyjeżdżać. Tak, no ja w Giżycku, ja się dobrze przede wszystkim czuję w ogóle na Warmii i Mazurach, to jest jedna sprawa, ja bardzo lubię przyjeżdżać w takie regiony, mój mocno klimat, bywałem tu wiele razy prywatnie, bywałem tutaj na obozach właśnie tutaj w Centralnym Ośrodku Sportu, jestem po raz drugi na gali tutaj i super, no ja się świetnie czuję, fajnie, że też tak jestem odbierany przez publiczność, bo to też dodaje takiej energii, takiego luzu w pracy, że możemy sobie więcej pozwolić poza takim sztampowym zapowiadaniem pojedynku, także myślę, że fajnie to dzisiaj naprawdę wyszło i czekam na trzecią edycję. No tutaj na pewno byłeś rozchwytywany, tak, w momentach, kiedy nie anonsowałeś tych walk, ale pytanie, czy gdzieś rzuciłeś okiem na te walki i która z tych walk tak najbardziej ci się podobała, tak? Może Arek Dębiński, który walczył w tej formule, w której ty też kiedyś walczyłeś dawno, dawno temu. Ja to mam jeden start w formule K1, jeżeli chodzi o stójkę. Z kim walczyłeś? Tak, zajmowałem się taekwondo głównie, także też no, ja jako zawodnik MMA jestem strikerem i zawsze będę strikerem, zawsze będę preferował walkę na pięści i kopnięcia. Czy który pojedynek tak się najbardziej, ja wszystko oglądałem, ja siedzę sobie bliziutko, tam sobie notuję od organizatora parę informacji na bieżąco. Nie, w przerwach to jakichś takich, ale nie wkraczających w moją pracę, bo to jest zawsze priorytetem, bo ja tu jestem w pracy, pamiętajmy o tym. Pojedynek, no wiadomo, zaczynając od walki wieczoru, Arek Dębiński mocno rozpoczął, czuł, że może to skończyć. Troszeczkę bałem się pod koniec drugiej rundy, czy starczy prądu, bo on tak naprawdę całą drugą rundę próbował skończyć Jeanu Cruza, tam się nie udało. Potem było kolano wątrobę, widać, że lekko Arka przytkało. No ale trzeci knockdown w tej drugiej rundzie załatwił sprawę, także fajnie. Druga wygrana przed czasem Arka podczas tych giżyckich nocy gladiatorów. Podobała mi się walka, ja sobie mam ściągę, bo oczywiście nie pamiętam wszystkich. Walka Roberta Ciesielskiego z Szymonem Hermanem. Jeżeli Robert Ciesielski miałby więcej prądu, to jest duża szansa, że tymi obelaniami zrobiłby robotę. No ale Herman fajnie wytrzymał to, fajnie rozłożył to w czasie. Troszeczkę za późno się obudził. Trzecia runda, bardzo fajne te kontry na sprowadzenia obrony, kontrola tej high kicki, a ja to wiadomo, że jestem wielkim, wielkim fanem tych wysokich kopnięć, także to jest pojedynek, który mi się podobał. Szybciutko sprawdzam Daniel Rozenek, Piotr Pesta. No tak, ja lubię lokalnych bohaterów i Pesta, który jest tutaj żołnierzem, a gala organizowana jest przez żołnierzy i też w dużej mierze dla żołnierzy, także tak troszeczkę po cichu trzymałem kciuki, aby to się udało, aby mógł wykrzyczeć jego nazwisko jako zwycięzcę. Dobrze skontrolowany, fajnie pojedynek. Duszenie za pleców. Także fajnie, no poziom sportowy wyższy niż na pierwszej gali i miejmy nadzieję, że się to utrzyma do kolejnej. A pytanie o dziewczyny, tak? Bo te kobiety coraz częściej walczą na galach, coraz więcej tych dziewczyn, które trenują. Jak w ogóle ocenisz te pojedynki? Tak? No, dziewczyny by walczyły młode, wiadomo, dużo jeszcze pracy przed nimi, ale tak na twój fachowy rzut oka jako zawodnika, który no, w Polsce osiągnął dużo, jeżeli chodzi o MMA. Jak wróżysz im karierę? Ciężko powiedzieć na tym etapie, to są, pamiętajmy, dziewczyny, które mają 15-16 lat, także ciężko określić, w którą stronę pójdą, może za 2 lata w ogóle rzucą to w cholerę i zajmą się absolutnie czymś innym. Na to trzeba poczekać. Fajnie, że cieszy mnie jedno, że dzięki dobrym występom naszym zawodniczkiem, czy Aśka Jędrzejczyk, czy Karolina Kowalkiewicz, czy Agnieszka Niedźwiedź, dziewczyny zauważyły, że można w tym sporcie sięgać szczytu i coraz więcej dziewczyn decyduje się na treningi MMA i starty w MMA, co jest fajne. Poziom sportowy, no wiadomo, nie można wymagać dziewczyn, które, tak jak słyszałem, jedna trenuje kilka miesięcy, druga troszeczkę dłużej. Aby one tutaj pokazywały nam przekrój walki MMA. Jedna czuje się lepiej w stójce, druga czuła się lepiej w parterze. Spoko, naprawdę, mi się ten pojedynek podobał. Może nie ze względu na wartość techniczną, no bo nie mogły dziewczyny wnieść tą wartość techniczną, ale z tego, że tak młode dziewczyny decydują się na start. Tu dostałeś jakiś prezent, tak? No to no powiedziałeś, że to że Tomek Dębiński powiedział, tak, że nie piłeś, nie jedź, więc prezent podejrzewam, że dopiero po KSW zostanie odpieczętowany. No tak, tak, tak. Już z tym weekendem kończę wszelakie aktywności kulinarne. Także teraz już zaczynamy współpracę z Kubą Mauriczem. Także następny Jack Daniels dopiero 28 po gali na after party. I ostatnie pytanie, Legia Ajax, no porażka niestety naszej drużyny, tak, jedynaczki w europejskich pucharach, jakoś, no na pewno śledzisz, tak, bo ty jesteś wielkim fanem Legii Warszawa, w jakiś sposób byłeś zawiedziony tym, czułeś, że jednak można było to w inny sposób zakończyć, tak, że Legia mogła wygrać? Tak.
naprawdę liczyłem, że przy tymi dwoma spotkaniami z Ajaxem, że jesteśmy w stanie wywieźć dobry wynik. Ajax oczywiście cały czas w formie, bo w cyklu meczowym. My pierwszy mecz graliśmy bodajże, to był chyba drugi mecz, ten pierwszy w Warszawie z Ajaxem. I naprawdę zaprezentowaliśmy się na tle tak dużej firmy bardzo dobrze. Prawda jest taka, że oczywiście gdybiemy sobie troszeczkę, jeżeli Ajax trafiłby na nas w tej formie z Ligi Mistrzów jeszcze na jesieni, to byśmy ten dwumecz wygrali i to myślę, że naprawdę, może nie z dużą łatwością, ale z takim bezpiecznym wynikiem i w Warszawie, i w Amsterdamie. Szkoda troszeczkę tego meczu w Amsterdamie, były jakieś tam sytuacje, aby sprawić niespodziankę. Nie udało się, ale i tak wielkie brawa dla chłopaków, dla całej drużyny, dla wszystkich, którzy są zaangażowani w to, bo po pierwsze mieliśmy polski zespół w Lidze Mistrzów, weszliśmy z trzeciego miejsca do Ligi Europy. Ponownie Legia grała na wiosnę w europejskich pucharach i fajnie, no, trzymamy od 4 lat wysoki poziom, reprezentujemy myślę, że godnie Polskę w europejskich pucharach i czekam aż też może jakaś inna polska firma będzie razem z Legią gdzieś tam wizytówką polskiego futbolu w Europie. Łukasz, dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Żegnamy się z Państwem. Dziękuję bardzo. Dzięki, Łukasz. Dzięki.